Są listy, jest gra, jest weekend i normalna godzina, więc na pewno będziemy mieli z kim dzisiaj zagrać. Zacznijmy może od listów, tylko zobaczmy, czy na pewno dobry. Ten nie. Plants vs. Zombies. Ten otworzymy, bo tamten jest na odcinek z zwykłych Plants vs. Zombies, a ten to nie wiem, bo jest napisane Plants vs. Zombies. To albo... od kogo on jest? Od Miłosza Zmysłowic. Coś tu Miłosz do nas pisze. Z Garden Warfare. To jest napisane Garden Warfare, więc czytamy. So, nazywam się Miłosz, mam 5 lat. Nagraj odcinek Bitwa Pożeracze kontra Naukowcy. To może być ciężkie, bo ten event się już skończyło, ale był taki odcinek. Ja go nagrałem i grałem tym zrogiem, wiecie, jednorożcem, pożeraczem, więc musisz, Miłość, zajrzeć do poprzednich odcinków, tam on jest. Miłość tutaj narysował też rysunek. No i tu widać, że Groszek walczy, jest ten pan Pieniek, chyba też walczy, jest im. A tutaj jest boss. Jak tego bossa otworzę? O Jezu, i mi się wysypał. Czekajcie. Tu, muszę zobaczyć do kamery i tu. Wy nie widzicie, ja widzę, on jest taki bardzo mały narysowany, bo to jest mały boss. Mini boss, o, dokładnie mini boss. A tymczasem my się zabieramy już za samo granie, co? Zobaczmy, co my tu mamy w informacjach. Kaktusy kontra ci, kontra naukowcy. Fajnie, prezentacja bohaterów. No i pakiety tęczowych gwiazdek, wiadomo. Sprzedawca przyszedł. No to lecimy. Dobra. Jakiego my byśmy chcieli kaktusa? Czy jest prezentacja jakiegoś kaktusa, którego ja nie mam? Jest skamieniały. Którym żeśmy nie grali? Ognistym żeśmy grali dużo. Tym żeśmy nie grali. Elektrokaktusem za dużo. Widzicie? Ale jest też kaktus z przyszłości, może kaktusem z przyszłości zagrajmy. Taki się jakiś... Patrzcie, jak on naciąga strzały, widzicie to? No dobra, to będzie trzeba dobrze celować. Idziemy tam na ten, na plac. A zagrać, przypominam, jeśli oglądacie Plants vs. Zombie Garden Warfare i lubicie odcinki, to zostawcie pod tym filmem łapkę w górę albo dzwoneczek, w sumie subskrypcję, jak chcecie, żeby was nie ominęły żadne odcinki. Weź udział, no wstecz, no biorę, jadę. A no, bo ja później patrzę, który film ma ile łapek. Co to, mi się nie udało, wyrzuca mnie. I ostatnio pod piękiem chyba rekord, ponad 1000 łapek nam się udało zrobić, więc całkiem nieźle. O co chodzi? Czemu nas wyrzuca? Wracaj. Zaraz nas powinno wrzucić. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy już w bitwie. I zobaczmy, co tutaj jest do zrobienia. No tak, no i chcemy tym z przyszłości pograć. Jeszcze jedną rzecz zobaczę, czy on nie ma jakiś... personalizacji. Nie, no bo on tak wygląda. Albo tak. A ja bym chciał nie wygląd, tylko zdolności zobaczyć. Nie, chyba nie. Nie mamy jakichś ulepszeń? Nie. No to możemy się odradzać. Mhm. A, i tu się musimy po prostu strzelać, dobra. Nic nie widzę. Oj kurczę. Wiecie co, muszę się przyzwyczaić, bo na tym z przyszłości nie grałem, tylko że on się wydaje snajperem. I to nie jest dobrze dla nas, bo tutaj widzicie, że ta mapa jest taka, że nie ma za bardzo jak w kogoś strzelać z daleka. Trzeba szybko strzelać. No i to będzie problem.
Dobra, dostał za 30. Powiem wam, że za 30 to jest bardzo mało. Rozwaliłem go tą miną, ale powiem wam, że jest ciężko, bo ten kaktus się trochę nie nadaje do tej, nie wiem czy nie zmienić na elektrycznego, wiecie, bo to też trzeba postać mieć dobrą do gry, a on tutaj strasznie długo naciąga ten strzał. Nie wiem, jak go za 18 uderzyłem? Teraz jest niemożliwe, przecież ten za 18 to by było mega mało, nie? A nie, za 85. Dobra. To ja nie wiem, na co to jest, te obrażenia to chyba jakieś dodatkowe są. Czy ja mogę minę dać, jak to mam? Mogę, ale mi się wtedy... Dobra. No, trochę ich tu pokonujemy, nie? Dobra, wygraliśmy to. No dobra, no nie jest źle, nie jest źle. Ja myślałem, że ten mało bije, ale 85 to jest dużo, to można pokonać kogoś jednym strzałem. Będziemy się teraz starać w następnej rundzie już tutaj coś więcej pokazać, chociaż chyba nie było źle. Janek, pozdrawiam cię, Janku. Też się nazywam Janek. Zerknijmy. 3 pokonania. Może nie najwięcej, ale było nieźle. Moim zdaniem ładne obrażenia żeśmy robili przeciwnikom, więc tutaj się niczego nie wstydzę. No, jestem ciekaw, jak tam konkurs nasz rysunkowy, muszę zobaczyć maila, co tam żeście przysłali. No i przede wszystkim trzeba wybrać zwycięzców za niedługo. Nie pamiętam, kiedy on się kończy dokładnie, tam pod filmem wtedy dawałem. A no, trzeba będzie przejrzeć, bardzo dużo zgłoszeń jest. Okej. Turu, tu, tu, turu, turu, turu. Kapitanowie i kaktusy. Tylko teraz muszę zmienić z powrotem na kaktusa. Okej. No i jesteśmy. Kaktus z przyszłości. Ten plazma groszek też ma te takie strzały. Ja nie lubię tych naciąganych. O, tu, ale tu będzie dobrze. To jest dobra mapa dla niego. Bo tutaj on jest snajperem, czyli jest, wiecie, w swoim żywiole. I tu myślę, że się będziemy mogli ładnie wykazać. Dobra, idziemy tam do nich, bo widzę, że oni coś tu kombinują z tymi ptakami. Dobra, on zginął czy nie? Oj, zginął. Dobra. Idziemy dalej. Trochę od tyłu zajdziemy.
nikogo. W kogo ja mam strzelać aktywnie? Kurczę, ale wysadziłem go chyba. Nie wysadziłem. No tak z bliska to się nie da tą postacią. To jest ciężko bardzo z bliska, bo z bliska to ona za mocno, za słabiutka jest, że nie zdążę naciągnąć tego strzału tak mocno. Już to w ogóle odrzuciłem prawie w tym samym miejscu. Ciężko, tutaj wiecie, te schody też powodują, że oni są bardzo blisko mnie jak wychodzą. Nie jest łatwo, no, może ja rzeczywiście powinienem się troszeczkę w innym miejscu tutaj usadowić. Ale tutaj mnie spawnuje, nie, no to tu jestem. Wiecie, tu gdzieś z tyłu stoję. Bardzo szybkie są te strzały do strzelania w tych, to są idealne, nie? Do strzelania w papugi. Że się wyrabiam, tylko trzeba naprawdę w głowę trafić. Trzeba naprawdę w głowę trafić i wtedy jest. Dobra. No, przejęliśmy tutaj ten ich respawn. Powiem wam, że całkiem nieźle mi zaczęło iść, nie wiem czy zauważyliście. Dobra. Gdzie te papugi? Znów chyba, o Jezu, coś mi w plecy trafiło. Chyba się przesunęli znów. No, chciałem się wysunąć, ale widzę, że on na mnie czeka, w ogóle ma jakąś papugę taką. No, ale tu już mamy bardzo dużo pokonań, żeśmy zrobili w tym momencie. Oj, stanął mi ten kaktus na drodze strzału. No niestety, znów nas rozwalili. I to znów ten toksyczny, widzicie? Znów ten toksyczny nas załatwił. Dobra, idziemy dalej. Muzyka jakaś się włączyła w końcu, bo taka cicha jakaś ta gra. Nie wiem, czy to u mnie tak tylko, czy u was też.
Ale mnie załatwił, no, porobił mnie po prostu. Dziwnie to jakoś tak. I kolejne 5 gwiazdek wpadło za naszą pazuchę. Myślę, że jeszcze jedną grę. Szybko idzie, to jeszcze jedną grę możemy rozegrać. No i oczywiście udowodnić, że rośliny są najlepsze, nie? Coś ze słuchawkami mam. Uuu, jesteśmy, widzicie? Zwycięzcy. Jakiś kabel od słuchawek mi. Coś nie działa. Nie wiem. Ten dziwny sąd. Kiedyś było tak, że był normalnie dźwięk w Plants vs. Zombie, a później się coś zepsuło i się zrobiła taka gra taka cicha, że muzyka się nie włącza i tak dalej. Nie wiem, czy też tak macie, czy to tylko ja. Się tak troszeczkę smutno zrobiło. Dobra. No i jak to tu wygląda teraz? O, jesteśmy znów kaktusami, bo w grze jest tak, że jak wiecie, jak gracie, jak sami zmienicie team, to jakby zapamiętuje, w którym... O, i to też będzie dobra mapa. Trochę gorsza niż ta poprzednia, tam ta poprzednia była super dla snajperów. Ale ta też jest niezła. Chociaż za nią nie przepadam. Da się przeciąć piłą się? Nie da się przeciąć piłą. Tartak jest niezły. Tej nie lubię, bo nie wiem skąd przeciwnik może nadejść. No i poszedł. O nie, kurczę, papuga mnie dorwała. No tu papugi będą denerwować, bo tu papugi mogą latać sobie dość dobrze. No to się trzeba w górę patrzeć. Trzeba się w górę, tylko że jak w górę się patrzę. Kurczę, tu jest ten toksyczny koleś. Ale dostali w dwójkę chyba, tak mocno dość. Aż się musieli schować. No nieźle zebrali. No. Dobra. Kurczę, nie widzę przeciwników, nie wiem gdzie oni się pochowali. O Jezu. Bomba. Mina. Wybuchaj. No co ta mina nie wybuchła? Jezu. Specjalnie miny rozstawiłem, żeby go pokonać. Co za klaun? Widzicie tego kaktusa? Jak on wygląda?
Podskoczyłem, go zestrzeliłem. Dobra, idziemy tu na górkę. Dobra. Ach, mina go wysadziła. Widzieliście? Porozstawiałem miny śmierci. No i tak ma być. Dobra, idziemy bokiem, bo jak pójdziemy bokiem, to będziemy bardzo daleko od przeciwników, a łatwiej nam będzie ich zestrzelić, tak? No i co? Gdzie te miny? No miny rozstawiam. Ta mina jest jakaś nie... Patrzcie, no przecież on przechodzi obok mnie. Ja chcę zmienić. Mina ziemniaczana chcę. No dobra, ale mam minę, no to nie wiem już. To już nie wiem, ta mina jakaś taka. On sobie po niej chodzi jak chce. Niestety, znów mi ktoś chyba z tyłu mnie zastrzelił. O, podniosi mnie kolega. Chyba jednak nie. Dobra. Ale go wysadziłem. Jest dalej dobry wynik, 10 mamy. Prawie jesteśmy pierwsi w tabeli. Kurczę, nie wiem czy on się wysadził, czy myśmy go wysadzili. Ale ciężko. Dobra. Och. Nienawidzę tych papug, powiem wam, one są najgorsze. A może my byśmy polecieli tym naszą. Mac Johnson nas podniesie teraz. Och, za szybko giniemy w tym momencie, co chwilę nas ktoś rozwala. No nie, zamiast my kogoś rozwalać, to tutaj przegrywać zaczynamy. Bardzo nie, w ogóle strasznie dużo obrażeń dostajemy, nie rozumiem tego. Dobra, może wydepnie jeszcze w minę. Chyba nie. No i znów nas, tylko że oni wygrywają w tym momencie. No mówię, no wleźli tak. Mocno nas tutaj zaczęli bić. Ach, mamy to. Udało nam się. Pokonaliśmy doktorów zombie naukowców.
Ach, co to była za gra? Trochę cicho, trochę tak emocje, cichutkie, bo to snajperskie emocje, więc trzeba być cicho, żeby nas nie zauważyli, ale udało nam się wygrać. No nie jesteśmy na podium tym razem, fajny ten clown, bardzo mi się podoba jego przebranie. Nie jesteśmy na podium, ale jesteśmy wysoko, no jesteśmy wysoko. No ta końcówka nie była dla nas taka najlepsza. Mogłoby być lepiej, no nic z tym nie zrobimy, nie? Tymczasem ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Chyba zaraz zagram sobie doktorkami, więc następny odcinek pewnie będzie z naukowcami. Przypominam, jeśli wam się podobał film, jeśli oglądacie Plants vs. Zombie u mnie, to pamiętajcie, żeby zostawić zawsze łapkę w górę, a jakiś komentarz, subskrybować kanał. No wtedy więcej tych filmów będę robił, bo wiem, że chcecie je oglądać. Tymczasem dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, pa, pa.